Cześć. Jako dziecko zawsze chciałem być superbohaterem i dzisiaj mi się trochę to udało, ponieważ zostałem zaproszony jako bohater właśnie na tę konferencję. Za co organizatorom Adamowi Grześkowi bardzo tutaj dziękuję. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, jestem na co dzień związany z branżą IT, głównie z programowaniem już od no, ponad 16 lat. Jestem zdania, że swoją karierą w różnych branżach, nie tylko w IT, można sterować w dość niekonwencjonalny sposób. Nawet jeśli na pierwszy rzut oka wydaje się to dosyć nieoczywiste, ja tak właśnie swoją karierą sterowałem. Spróbowałem różne role od bycia programistą, team leaderem, CTO, także przedsiębiorcą, ponieważ przez ponad 6 lat prowadziłem Własny software house. Tych doświadczeń trochę się na przestrzeni tych lat zebrało, dlatego w pewnym momencie postanowiłem założyć podcast. Tak właśnie powstał podcast. Rozmawiajmy o IT, który od ponad czterech lat już prowadzę. Oczywiście dla zainteresowanych bardzo chętnie zapraszam do tego podcastu. Myślę, że tam znajdziecie coś fajnego o sobie. Ale to nie koniec takich dodatkowych moich aktywności, w które jestem zaangażowany już od kilku lat. Oprócz programowania, oprócz bycia zaangażowanym w branżę IT, tworzę również kurs dedykowany, czy właściwie serię kursów dedykowanych rekruterom zajmujących się branżą IT. Kurs nazywa się Rekrutacja Okiem Programisty. Dodatkowo zacząłem też pracę nad książką. Książką Również dedykowaną branżę IT, dedykowaną programistą, marka osobista programisty, ponieważ jest to temat, który chcę trochę w tej branży odczarować. Zostałem poproszony o to, żeby wymienić i powiedzieć o kilku wskazówkach, które w mojej opinii przyczyniły się do mojego sukcesu. Gdy tak sobie o tym myślałem, gdy to słowo sukces gdzieś tam się przewijało, no to w pierwszym momencie. Pojawiła się taka trochę blokada, takie myślenie, ale no właściwie jaki sukces, cóż ja takiego specjalnego osiągnąłem. No ale później przyszła też właściwie refleksja, no ale. Pewnie. Dlaczego nie? No W końcu mam określone rzeczy, które zrealizowałem, które dopiąłem, które zamknąłem, które mam na swoim koncie. No i też myślę, że pora trochę odczarować, też zmienić tę naszą polską mentalność, gdzie mówienie o sukcesie bardzo trudno nam przychodzi, a tym bardziej słuchanie o czyichś sukcesach pewnie jeszcze trudniej. O tych naszych dokonaniach, o tych naszych sukcesach należy mówić i należy się też dzielić wskazówkami albo tym co według nas przyczyniło się do tego, że ten sukces odnieśliśmy. Nie tylko jak gdyby po to, żeby się chwalić, nie tylko po to, żeby siebie gdzieś tam stawiać na świeczniku, ale po to też, żebyśmy jako społeczność, jako naród, jako grupa ludzi mogli wzajemnie się od siebie uczyć i stąd myślę, że Pomysł na tę konferencję, gdzie możemy właśnie dzielić się takimi rzeczami z innymi, to jest świetna inicjatywa i bardzo jeszcze raz dziękuję organizatorom, że mogę chociaż w małej części stać się tutaj elementem tego wydarzenia. Zabrałem kilka takich rzeczy, kilka takich wskazówek, które, w mojej opinii, najbardziej dziś przyczyniły się do tego, że jestem tu gdzie jestem, że zrealizowałem rzeczy takie, jakie zrealizowałem, no i że te sukcesy jakieś tam na swoim koncie mam. Pierwszą taką rzeczą, o której mogę powiedzieć, jest zdecydowanie konsekwencja. Kiedy rozpoczynałem swój podcast, no to tak raczej podchodziłem do nagrywania tych odcinków sporadycznie w momencie, kiedy nachodziła mnie przysłowiowa wena, kiedy chciałem coś przekazać. Kiedy zrozumiałem, że najważniejsze dla odbiorców jest to, żeby. Te rzeczy pojawiają się regularnie, ponieważ wtedy przyzwyczajają się do mojego głosu, do tego, że tworzę jakieś treści, i też no, algorytmy różnych serwisów, wyszukiwarek, aplikacji podcastowych cenią sobie właśnie taką konsekwencję. Kiedy sam przeszedłem na takie regularne konsekwencje, konsekwentne tworzenie treści, to pojąłem, jak istotne to jest, jeśli chodzi właśnie o osiąganie tego sukcesu. Kiedy zapyta się no, takich ludzi faktycznie z rozpoznawalnymi sukcesami, to oni bardzo często nie widzą w tym nic dziwnego. Po prostu przez wiele lat, nieraz dziesięciolecia, realizowali z dnia na dzień te same rzeczy. Robili te same rzeczy i powoli przesuwali się w kierunku tego sukcesu. To nie był taki sukces z wtorku na środę, czy nawet ze stycznia na luty. To była raczej konsekwencja podejmowania stałych, regularnych kroków, małych kroczków z dnia na dzień. Mm. Ja myślę sobie, że, um, jestem do tego przekonany, um, że sukces mojego podcastu, który jest w swojej dziedzinie, powiedzmy, jakiś tam rozpoznawalny w Polsce, to jest właśnie konsekwencja. Um, no cmentarzysko to jest, um, internet to jest takie cmentarzysko um, blogów, um, kanałów na YouTubie, podcastów, które mają jeden wpis, um, gdzieś tam dwa filmiki i tak dalej, Powstały one pod wpływem jakiejś um, inspiracji, jakiegoś impulsu. Um, no i później, Zabrakło gdzieś tej konsekwencji i te inicjatywy gdzieś no, nie rozwijają się, nie idą, nie idą dalej. Ja nie pozostawiam gdyby tutaj tego w kwestii, w gestii przypadku i opieram się mocno na planowaniu w, w kontekście również konsekwencji. Kiedy rozpoczynam dzień, najczęściej mam go już zaplanowanego, mam określone co chcę zrobić. I tutaj nie, nie mam takiego problemu, że siadam rano przed komputerem i zastanawiam się, co by tutaj zrobić, aby jakiś projekt popchnąć do przodu. Zazwyczaj mam to już wcześniej zaplanowane. Natomiast w kontekście konsekwencji trzeba być również świadomym tego, że zawsze istnieje jakiś koszt alternatywny. Jeśli poświęcamy się realizacji takiego projektu, nawet wydzielając jakąś małą część dnia codziennie na ten projekt, no to trzeba być świadomym, że musimy zrezygnować z czegoś innego. Natomiast ja po sobie widzę, że jeśli świadomie nie zaalokuje określonego czasu na realizację tego zadania, projektu, kolejnego kroku, no to zawsze znajdzie się coś atrakcyjnego, coś innego, co mi ten czas wypełni. W moim przypadku planowanie działa i myślę, że to znacząco przyczynia się do tego, że z zewnątrz mogę być widziany jako osoba, która konsekwentnie, regularnie publikuje treści. W tym publikowaniu treści, czy też w ogóle w dążeniu do realizacji tego swojego celu, do, do osiągnięcia sukcesu, myślę, że ważne jest to, żeby podążać za swoją wizją. Żyjemy teraz w czasach, kiedy bardzo często mówi nam się, że jedyną możliwością stworzenia jakiegoś produktu jest to, żeby zapytać społeczności pewnej grupy osób, być może obserwować tą grupę, jakie problemy ona ma i spróbować je zaadresować. I to jest oczywiście bardzo mądre i ma to duży sens. Natomiast nie zawsze się sprawdza, ponieważ bardzo często, Często ta grupa nie wie, czego chce, dopóki tego nie zobaczy. Dopóki my nie stworzymy jakiejś pierwszej wersji, dopóki tego nie pokażemy, dopóki nie zbadamy, jakie, jaki jest odbiór tego, nad czym pracujemy. Ja często obserwuję, że jednak. Dążenie, podążanie za jakąś swoją obraną wizją, a nie tylko poleganie w 100% na tym, co ma do powiedzenia społeczność, jest w konsekwencji skuteczniejsze, jest w konsekwencji lepszym rozwiązaniem. Myślę sobie, że taki zdrowy balans pomiędzy tymi dwoma rzeczami, znaczy, robienie swojego, mimo wszystko, podążanie za, tym, za tą swoją misją, ale również słuchanie tej grupy, do której produkt, daną usługę, czy cokolwiek robimy, adresujemy, myślę, że tutaj jest, myślę, że to jest klucz. Trzeba to jakoś tam wyważyć i skrajności akurat w tym przypadku nie działają. W moim, w moim przypadku realizowanie tego, co sobie zamierzyłem, jednocześnie słuchanie społeczności po prostu się sprawdza. Tak jak już mówiłem na początku, wywodzę się z branży IT, gdzie zwłaszcza wśród osób technicznych sprzedaż no, raczej widziana jest jako coś, łagodnie mówiąc, nieczystego. Coś, czym no, programiści, administratorzy też raczej nie chcieliby sobie ubrudzić rąk. I to jest oczywiście bardzo duży błąd, ponieważ my sprzedajemy tak naprawdę na co dzień siebie, swoje usługi, swoje produkty, swoje wizje, swoje pomysły ciągle sprzedajemy. Wśród ludzi z IT jest jakiś taki jest jakaś taka blokada, jest jakiś taki problem w dzieleniu się swoimi treściami, sukcesami, osiągnięciami, realizacjami i tak Myślę, że to trzeba przezwyciężyć. To jest jedna z tych wskazówek, które spowodowały, że stałem się jakoś bardziej widoczny, rozpoznawalny, że byłem w stanie docierać do większej ilości osób. Ta niechęć, ta blokada przed dzieleniem się, czy też promowaniem tych swoich treści, tych swoich usług, no jest też czymś, co niestety wywołuje, Wywodzi się, wywodzi się z naszej polskiej mentalności, coś z czym powinniśmy mimo wszystko jakoś tam walczyć i, i, i co, przede wszystkim praktykować. Natomiast jest tutaj jedna podstawowa zasada: za tym wszystkim musi iść określona wartość. To nie może być coś pustego, to nie może być tylko wrzucanie zdjęć tego, co zjadłem na kolację albo gdzie pojechałem na wakacje. Musi za tym promowaniem własnych rzeczy stać faktycznie coś realnego jakaś realna wartość i nasze przekonanie do tego, że ta wartość wnosi coś do życia osób, do których adresujemy właśnie ten, ten przekaz. Z tym wszystkim wiąże się też kolejna wskazówka i coś, co ja próbuję odczarować poprzez książkę, którą piszę tutaj w branży IT, mianowicie dbanie o markę osobistą. No, wiele z tych rzeczy, które ja zrealizowałem, które dzisiaj mogę śmiało nazwać sukcesami, były konsekwencją czy też działy się trochę przy udziale czy też podczas pracy nad moją marką osobistą. Wystąpienie na konferencjach, realizowanie kursu. To są wszystkie te miejsca, gdzie marka osobista nie tylko pomaga, ale też nasza marka osobista rośnie. Żyjemy w czasach, gdzie coraz mniej uwagi, coraz mniej przywiązania kierujemy w kierunku marek takich firmowych, korporacyjnych, produktowych. Chcemy wierzyć. I chcemy słuchać i chcemy kupować od marek osobistych. Myślę, że ten trend będzie jeszcze bardziej narastał. Im wcześniej zdamy sobie sprawę, że jesteśmy marką, a nie markę posiadamy, tym wcześniej zaczniemy. Robić coś w kierunku pracy właśnie nad tą marką osobistą, i ja uważam, że najlepszy dzień na budowanie marki osobistej był wczoraj. Drugi najlepszy jest dzisiaj, więc nie ma co czekać. Według mnie to jest naprawdę istotna wskazówka, która mi pomogła odnieść sukces w tej mojej branży. I taką ostatnią wskazówką, która myślę spina te, te rzeczy, o których tutaj mówiłem, jest może no, takim wyświechtanym frazesem, ale mimo wszystko jestem mocno przekonany, że tak faktycznie jest. To jest wskazówka pod tytułem ludzie. To jest dbanie o relacje, to jest bycie miłym dla innym, to jest pomaganie innym, to jest wreszcie rozszerzanie tego networku. No, jesteśmy zwierzętami, co by nie mówiąc tutaj społecznymi. Śmiem twierdzić, że nic co zrealizowałem nie zrealizowałbym bez udziału ludzi, więc na koniec dnia mimo wszystko jednak dbanie o ludzi, o relacje, o to jak inni nas odbierają, o poszerzanie tego swojego grona odbiorców jest bardzo ważną i istotną wskazówką w budowaniu sukcesu każdego z nas. I to na tyle z tego, co chciałbym Wam pokazać, powiedzieć na temat wskazówek, jakie mi pomogły w budowaniu mojego sukcesu. Życzę Wam wielu sukcesów, życzę Wam miłej konferencji. Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Miłego dnia. Cześć.